To jest podcast muzykalności, odcinek czwarty. Jednym ze sposobów na to, byś rozwijał się muzycznie, poznawał nowe osoby, a przy okazji pomagał innym, mając dodatkowe źródło dochodu, jest uczenie gry na instrumencie przez internet. Na pozór wygląda to całkiem łatwo. Bierzesz gitarę w dłoń, włączasz kamerę i w kilka minut Twoja pierwsza lekcja jest gotowa. Zanim jednak zaczniesz to robić, warto byś zadał sobie kilka pytań przed publikacją Twojego pierwszego wideo do sieci. Jak bezboleśnie przekonać się, czy uczenie przez internet jest dla ciebie? Jak zorganizować czas, kiedy zdasz sobie sprawę, że Twój kanał na YouTube jest tak popularny, że więcej uwagi poświęcasz na odpisywanie, na komentarze i maile niż nagranie na instrumencie? I jak powinieneś mentalnie przygotować się na krytykę, która nieuchronnie pojawi się wraz ze wzrostem liczby Twoich subskrybentów? Z tymi i wieloma innymi pytaniami zmierzy się dzisiaj mój gość. Gitarzysta, nauczyciel, twórca internetowy i szczęśliwy tata Szymon Chudy. Z tej strony Tomasz Glinka, cieszę się, że słuchasz kolejnego odcinka podcastu Muzykalności, a jeśli zdarzyłoby się, że jesteś tutaj pierwszy raz i nie za bardzo wiesz o co chodzi, to zachęcam Ciebie do posłuchania odcinka Zero, w którym wyjaśniam czym jest ten podcast, opowiadam trochę o sobie, a pełną i aktualną listę dostępnych teraz odcinków znajdziesz na stronie muzykalności.pl w zakładce odcinki. Jeśli zdarzyłoby się, że wolisz czytać niż słuchać, albo chciałbyś na przykład wrócić do jakichś treści publikowanych w którymś z odcinków, to w zakładce odcinki przy każdym z odcinków znajdziesz pełną aktualną listę linków do osób i do stron wymienionych w danym odcinku. Także nie musisz robić notatek na kolanie, nie musisz się martwić o to, że coś ci umknęło, możesz sobie wejść na stronę i sprawdzić dokładnie to, o czym ja czy ja i moi goście mówiliśmy. Zachęcam też Ciebie do tego, żebyś zapisał się na newsletter, bo dzięki temu co dwa tygodnie dostaniesz ode mnie informacje na temat nowo ukazującego się odcinka podcastu Muzykalności. Wystarczy, że wejdziesz na stronę, znajdziesz taką formatkę, gdzie możesz wpisać swój e-mail, imię, zapisz się i właściwie po potwierdzeniu e-mailowym będziesz już zawsze na bieżąco. Muzykalności są też obecne w mediach społecznościowych: facebook.com, ukośnik muzykalności. Tematem dzisiejszego odcinka jest uczenie gry na instrumencie w sieci. Nie przedłużając, zapraszam Ciebie do rozmowy z Szymonem, a po tej rozmowie wrócę jeszcze na chwilę solo. Uszanowanie Szymonie. No, cześć, witam Cię, Tanków, witam słuchaczy. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat uczenia innych gry na instrumencie muzycznym w internecie. To jest tak, że ty akurat uczysz grać na gitarze, ale mam nadzieję, że to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, przyda się właściwie każdemu instrumentaliście, który jakoś tam myśli lub już zabiera się za uczenie innych. Porozmawiamy o tym, czy to w ogóle jest tak, że ja jako osoba, która chciałaby uczyć, czy to jest odpowiednie dla mnie zajęcie, czy nieodpowiednie. Będziemy też rozmawiali o tym, kiedy jest ten moment, kiedy właśnie już wiesz, budzisz się już o okej, okay. Zaczynam uczyć. No i mm -hmm. też jakby chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tym, jak to technicznie zorganizować, chociaż tak wiesz, wstępnie. Zanim do tego przejdziemy, opowiedz troszkę o sobie, skąd jesteś? Czym się zajmujesz oprócz grania na gitarze, opowiedz trochę o swoim wykształceniu i doświadczeniu muzycznym. Nazywam się Szymon Chudy, pochodzę z brzegu i właściwie od, od urodzenia mieszkam w brzegu i okolicach. Z zawodu jestem muzykiem i moją taką tym, co spowodowało, że. W ogóle zacząłem rozważać karierę muzyczną, bo to, że ja chciałem zawsze grać dużo koncertów. I gdzieś tak w wieku 16 lat to był mój podstawowy cel. Czyli kochałem grać na gitarze, ale wiedziałem, że jakby spełnienia będę w tym szukał poprzez granie, granie live. No i udało mi się to zrealizować do tego stopnia, że dziś mogę powiedzieć, że mam za sobą tych koncertów ponad 700. Że, że w tym czasie mogłem grać i, i tworzyć czasami z wieloma znamienitymi artystami. Spośród których możemy wymienić Kamila Bednarka, Krzysztofa Cugowskiego, Mesajacha, Edytę Górniak, ostatnio też. Także mogłem, mogłem bardzo fajnie to, to ogarnąć, te swoje młodzieńcze cele. Natomiast równolegle, właśnie do tego, miałem taką pasję do uczenia czyli gitara w moim życiu była bardzo ważna i bardzo lubiłem się tym dzielić z innymi. Może dlatego, że pochodzę z rodziny nauczycielskiej, być może. No, i faktycznie było tak, że ja zacząłem uczyć bardzo szybko. Czyli, praktycznie, grałem rok, dwa na gitarze i już tam koledze pokazywałem ten pierwszy amol, pierwszy giedur, wiesz. Lubiłem to po prostu robić. No, i w pewnym momencie moje, mojego życia zadecydowałem, że oprócz takiej działalności zawodowej, tak jak wielu moich kolegów instrumentalistów, będę również prowadził taką szerzej zakrojoną działalność edukacyjną. Ruszyłem ze swoją szkołą. Natomiast bardzo szybko odkryłem, że ta szkoła, chociaż działała super, chociaż miałem mega uczniów i bardzo fajnie to wszystko funkcjonowało, to jednak było to trudne logistycznie. Czyli ja jestem muzykiem, sam zresztą doskonale wiesz o tym. Ciężko u nas o taką powtarzalność. Czyli z punktu widzenia uczniów bardzo ważne było to, żebyśmy się wydywali co tydzień o określonych porach, czy tam częściej, czasem rzadziej. Natomiast z punktu widzenia muzyka, no nigdy nie wiemy, kiedy wypadnie próba w danym tygodniu, kiedy wpadnie wyjazd na trzy dni, cztery, jakieś nagranie. No i bardzo szybko wpadałem w taką spiralę po prostu lekcji do odrobienia, to, 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 bardzo mnie to frustrowało. No i to był moment, w którym stwierdziłem, że kurczę, może fajnie byłoby spróbować pójść troszeczkę w online, w internet, no i tak powstał Guitar Way. Okej, okay, do Guitar jeszcze za moment przejdziemy, bo to jest właściwie jeden z ważniejszych tematów, o których będziemy dzisiaj rozmawiali, ale powiedz mi jeszcze a propos swojego wykształcenia muzycznego, mm -hmm. bo to też dla niektórych jest ważne, wiesz, ktoś Jasne. uczy i tak dalej. To znaczy, ja generalnie, zawsze kiedy odpowiadam na takie pytanie, to staram się pokazać background. Ja faktycznie to wykształcenie muzyczne w tej chwili już mogę powiedzieć, że mam. Zresztą wiesz o tym doskonale, bo przecież my się na studiach muzycznych poznaliśmy. Tak. Natomiast to było tak, że w momencie, w którym. Moja generalnie taka zawodowa przygoda zaczyna się od zespołu Stargardt Muffin i Kamila Bednarka. I kiedy Kamil Bednarek pojawił się Mam talent, nasz zespół bardzo mocno odpalił. Ja wówczas byłem w drugim stopniu szkoły muzycznej i po prostu nie byłem w stanie pogodzić tego. My graliśmy po 180 koncertów rocznie i nie było szans, żebym po prostu kontynuował jeszcze edukację muzyczną, więc przerwałem drugi stopień szkoły muzycznej jazzówki tak zwanej wrocławskiej. I do formalnej edukacji muzycznej wróciłem dopiero kilka lat później. Czyli już nie grałem wtedy z Kamilem, szukałem jakichś dróg rozwoju i tak znalazłem się na Uniwersytecie Zielonogórskim, gdzie zresztą mieliśmy okazję się poznać. Tam się poznaliśmy tak. Wspomniałeś o współpracy z Kamilem, wspomniałeś o współpracy z Krzysztofem Cegowskim, mhm. A jak wygląda twoje koncertowe życie dzisiaj? Z jakimi zespołami współpracujesz? To jest bardzo piękne pytanie, piękne dlatego, że e, odpowiadając na nie teraz myślę, że mogę wiele osób rozczarować. Natomiast wyszło tak, że moje życie się troszeczkę zmieniło, ponieważ jestem e, mężem, jestem tatą, i trochę zaczęła mi przeszkadzać, ta, to, zaczęło mi przeszkadzać to ciągłe życie w trasie. Czyli nawet po tym jak zakończyłem już współpracę z, e, z Kamilem Bednarkiem, zespół, zespół Stargard Muffin został zawieszony, to <laughs> Nawet wtedy bardzo szybko doprowadziłem do sytuacji, w której z powrotem grałem około 80 do 100 koncertów rocznie, z tym, że już z różnymi projektami. No i jak to pewnie można sobie wyobrazić, to że się gra 100 koncertów rocznie, to nie znaczy, że nie ma nas 100 dni w domu. Bardzo często jest tak, że jeden koncert wymaga dwóch dni, wymaga jakiejś takiej szerszej logistyki, więc suma summarum nie było mnie ponad pół roku w domu. Prawie jak na kontrakcie. Prawie, prawie jak na statku, dokładnie tak. Natomiast zdałem sobie sprawę, tak naprawdę to było tak, że po prostu któregoś, któregoś lata, po sezonie już właściwie, czyli bardziej jesieni, siadłem sobie i tak zacząłem myśleć, kurczę, zrobiłem w tym sezonie 30 tysięcy kilometrów, jakby tak wszystko zliczyć ile dnimi to po... ile dni mi na to poszło, ile kasy wydałem na mm -hmm. transport, na logistykę, na... na... ile jakby trudności miałem z tym, no bo Wiadomo, jest tak, że często, że jeśli ktoś chce grać tyle koncertów i nie ma jakiegoś jednego intratnego projektu, to często jest tak, że nie wiem, w poniedziałek gram, przepraszam, w piątek gram, nie wiem, zastępstwo na przykład u Mesajacha w Suwałkach, a w sobotę gram na przykład ze swoim zespołem gdzieś tam w Zakopanem, tak? Więc i ta logistyka pomiędzy tymi dwiema imprezami jest po mojej stronie, nikt mi za to nie zapłaci, nikt mi za mnie tego nie załatwi. I zdałem sobie po tym sprawę, że kurczę... Finansowo to wcale się tak nie opłaca, a jednak, jednak nie mam jej w domu. No i tak jak mówię, im dalej w małżeństwo, i, i im dalej w, 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 że tak powiem, w doświadczenia takie życiowe, rodzicielskie, tym bardziej zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że chyba wolę być przy moich dziewczynach. Eee, więc odpowiadając na pytanie Jak wygląda życie koncertowe teraz Troszeczkę daleko zabrnąłem no, <grym> do ja, tak, Wracam do brzegu Tak, wracam do brzegu W każdym razie Wygląda to tak, że Pokończyłem wiele współprac i w tej chwili tak naprawdę nie mam żadnego stałego zespołu na ten moment. Współpracuję na stałe z Teatrem Piosenki, e, z którym notabene teraz gramy przepiękne, przepiękną sztukę we Wrocławiu niedługo. Natomiast nie jest to nic spektakularnego. Tak jak jeszcze rok, dwa lata temu wciąż grałem 60, 80 koncertów, tak w tej chwili mam tych koncertów na ten sezon za, zaplanowanych poniżej 10 i strasznie się z tego cieszę, bo to było moim celem, ale też niewielką obawą. No właśnie wiesz, bo to też jest kwestia tego, że wielu ludzi sobie nie zdaje sprawy z tego, że no, są pewne etapy. Właśnie przyszedł taki etap, że, że ty jakby odpuszczasz trochę koncerty, to znaczy, że nie jesteś muzykiem, że, mhm. że tego nie lubisz, tylko po prostu przyszedł etap na to, żeby robić coś innego, żeby zająć się rodziną. Myślę, że fajnie sobie też z tego zdawać sprawę, że to nie zawsze jest tak, że jedziesz po prostu na fali, cały czas płyniesz tam i wiesz i robisz jakieś ewolucje, tylko czasem po prostu odpuszczasz, właśnie schodzisz na ten brzeg, mhm. odpoczywasz trochę i zbierasz energię na coś innego. Na coś może bardziej do, dojrzalszego albo zupełnie w ogóle innego niż wcześniej robiłeś, również muzycznie. Yy, Okej, okay. przejdźmy do Guitar Way, mhm. czyli tego, co poza koncertowo ciebie zajmuje dziś. Co to w ogóle jest? To jest blog, to jest vlog, to są warsztaty. Guitar Way to jest taki projekt, który powstał, powstawał właściwie w mojej głowie przez bardzo, bardzo wiele lat. Jedną z takich, miałem w taki moment kiedyś gdzieś tam nastoletni, że po prostu podej... Może inaczej. Ja tak naprawdę całe życie pasjonowałem się dwiema rzeczami. Muzyką i informatyką. I w pewnym momencie po prostu podjąłem decyzję, że jednak będę muzykiem, ale gdzieś te informatyczne zainteresowania, które głównie oscylowały wokół stron internetowych, zostały i cały czas gdzieś tam, czy robiłem czasem komuś stronę, czy wszystkie strony zespołów robiłem na ogół ja i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziłem, że bardzo fajnie byłoby, fajnym połączeniem tych moich dwóch pasji byłoby stworzenie bloga, bo mogłem stworzyć stronę internetową, prowadzić ją, byliby ludzie, którzy by na nią wchodzili i tak dalej. I tak powstało coś, co się nazywało Gitara TV. I to była pierwsza jakby inkarnacja Guitar Way To był projekt... Który powstał właśnie po to, żebym mógł się dzielić w internecie jakimiś tam swoimi gitarowymi przemyśleniami. I też taka terapia dla mnie, bo ja się bardzo bałem jakiegoś tam hejtu, bardzo, bardzo bałem się takiego bycia na pierwszym planie. To takie śmieszne, nie? bo grałem koncerty dla 20-30 tysięcy ludzi, ale jakby nie umiałem sobie wyobrazić gadania do kamery. Jednak w zespole, tak zawsze się śmieję, że w zespole ta odpowiedzialność się rozkłada na wszystkich, a tutaj jednak jesteś tak. sam na no, sam. A szczególnie spada na wokalistę. A jak długo istnieje tak. gitarowej? Guitar Way jakby może inaczej, Gitara TV powstała 10 czerwca 2015 roku, ale przez powstała mam na myśli to, że ujrzała światło dzienne, to byłoby prawdziwe określenie, czyli mamy plus minus 4 lata, natomiast wcześniej próbowałem, tworzyłem różne filmy, bałem się po prostu ich opublicznienia, więc jakby powiedzmy to się kręci gdzieś od 2012 roku, ale pierwszy ślad w internecie taki, który jest do dzisiaj, to jest właśnie z 10 czerwca 2015 roku, no i później w pewnym momencie Momencie był taki czas, kiedy właśnie zacząłem studia. Eee, tam ta, to był czas, w którym eee, poczułem, że nie dam rady nagrywać filmów, które były dla mnie bardzo stresujące i czasochłonne i chcę bardziej przejść w bycie blogerem niż robienie filmów na YouTube'a. I to mi kolidowało bardzo z nazwą Gitara TV, która już w samej swojej nazwie bardzo mocno sugerowała formę materiałów. No i tak stwierdziłem, że kurczę, ja tak naprawdę. Ta gitara jest taką moją życiową drogą, że tak naprawdę nie jest tylko dla mnie zawodem czy tam profesją, ale też spełnia wiele innych istotnych ról w moim życiu. No i tak faktycznie po prostu narodził się pomysł, żeby tak to nazwać, tak to poszło dalej, i, i od tamtej pory, gdzieś od bodajże 2016 roku nie funkcjonuje to już jako Way. Mm -hmm. Ja rzucając okiem e, przed naszą rozmową na twój profil i na YouTubie i też na twoją stronę internetową. No, na YouTube widziałem, że już tam dobiłeś, jeśli chodzi o obserwujących, do grubo ponad 20 tysięcy. Mm, mm -hmm. Prawie chyba 24 tysięcy osób chyba. Także gratuluję, to jest super wynik jak na 4 lata funkcjonowania. Nie całe 4 lata tak naprawdę. Mm, widziałem też, że Drężmak z Luxtropedy jest Absolwentem, mogę tak powiedzieć, Twojego kursu? Tak, jest uczestnikiem kursu. Jest ale uczestnikiem też, kursu. Tak, mhm. też ogląda treści publikowane na kanale. To też jest fajna rekomendacja, że ktoś, kto rzeczywiście jest w tej branży i, i sporo gra, korzysta właśnie z Twojej wiedzy. Powiedz mi, kto jest odbiorcą Twojej treści? Ja bardzo lubię, jak ktoś mi zadaje, zadaje to pytanie, i zawsze wtedy odpowiadam. Ja jakby celuję. Tak zresztą też na blogu piszę. W, osob w ambitnych gitarzystów, którzy chcą wejść na wyższy poziom. Czyli szukam po prostu osób, czy raczej tworzę dla osób, które e, dla których gitara jest na tyle istotna, że, że po prostu to, jak grają. To też jest również dla nich, dla nich istotne. Natomiast takim wspaniałym odkryciem, które miałem, jest, jest to, że. E, nie spodziewałem się, że pośród mojej grupy docelowej będzie bardzo dużo osób, które sięgają po raz pierwszy po instrument w wieku około 60, na przykład lat, czy nawet 70, czyli osób, które, mówiąc wprost, szukają jakiejś pasji na emeryturze i, i, i znajdują ją po prostu w formie takiej muzycznej, gitarowej. Nigdy w życiu nie przypuszczałem, a to jest całkiem spora grupa osób, które, które gdzieś tam mój kanał obserwują. Natomiast tak jak mówię, ja myślę po prostu, czy od, Staram się, staram się trafiać do po prostu takich osób, dla których granie jest na tyle istotne, że, że, że chcą po prostu poświęcić na to czas i, i, i zaangażować się w jakiś tam po prostu swój muzyczny rozwój. Mhm. a powiedz, a w których mediach jesteś obecny, a w których nie i dlaczego? No siłą rzeczy wiadomo, bo mowa o mediach społecznościowych, tak? Tak, tak? tak, tak, tak. Mhm. E, no, jakby prze, funkcjonuje za pomocą dwóch platform. Jedną z nich to jest mój blog gitarway.pl, a drugą to jest kanał na YouTube o podobnej, wręcz takiej samej nazwie. Oczywiście mam profil na, na, na Facebooku, mam profil swój na Instagramie, natomiast jakby te moje treści edukacyjne są mm -hmm. publikowane głównie przez te dwa wiodące media. Mm -hmm. Mając już to doświadczenie ze swoimi kursantami i z osobami, które się do Ciebie zwracają o pomoc, z jakim problemem najczęściej zwracają się do Ciebie Twoi odbiorcy? Myślę, że tych problemów jest bardzo dużo, bo jednak przekrój osób, które, które przeglądają gitarę ja i oglądają te filmy jest bardzo duży. Przekrój rozumiany jako przekrój oczywiście poziomu umiejętności doświadczeń, bo są ludzie, którzy piszą do mnie, że kurczę, zobaczyłem twoje filmy i stwierdziłem, że spróbuję grać na gitarze. No a są tacy, którzy pytają tak od możliwości alterowania dominanty w progresji, tak? Czyli jego przekrój jest strasznie szeroki i staram się mimo wszystko robić tak filmy na zmianę, w sensie takie, które i pomogą, jak ja to nazywam, komuś, kto chce zostać królem ogniska i mm -hmm. pomogą komuś, kto chce zostać jakimś takim, no powiedzmy, bardziej wprawnym muzykiem, jakkolwiek to, to rozumieć. Generalnie, gdybyś mnie zmuszał tutaj, żebym jeden taki... Najbardziej powtarzający się problem opisał, to wydaje mi się, że jest to kwestia tego, co robić i w jakiej kolejności. Co sprowadza się do tego, że po prostu, tak jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, problemem był dostęp do informacji czyli jakby to była trudność tutaj trzeba było wykonać pracę. Tak dzisiaj prawdziwa trudność jest w odpowiednim filtrowaniu tych informacji tym bardziej, że w kwestii muzyki w internecie, szczególnie mamy wiele osób, które gdzieś tam. Publikują rzeczy, które są nie do końca poprawne pod względem nomenklatury, nazywnictwa. Ja mam do tego bardzo duży luz, bo dopóki ktoś, nie wiem, czyni dobro dla innych, i, i nie wiem, ktoś z jego materiałów coś wyciąga, to dla mnie bomba. Natomiast wydaje mi się, że generalnie rzecz biorąc, ilość tych materiałów przyczynia się do tego, że ludzie są skonfundowani i, i w związku z tym po prostu potrzebują. Jakiś taki drogi. jakiego wskazu, tak, zgadza tak, się. Takiego guitar way, który będzie poukładany i będzie powiedziane, teraz zrób to, potem to, potem to. I dostaniesz dzięki temu to i będziesz miał taki efekt. Mhm. Tak. E, no właśnie, bo powiedziałeś o tych, e, rozumiem się o tych problemach, które, e, z, z którymi zgłaszają się do ciebie twoi kursanci czy osoby, które, które jakoś cię śledzą. E, no i to na pewno też jest jakąś inspiracją dla ciebie. A gdzie jeszcze znajdujesz inspirację do nagrywania kolejnych odcinków, do kolejnych tematów? Dobre pytanie. Ja przede wszystkim mam coś takiego, że każda osoba, bo tak jak wielu blogerów, prowadzę newsletter, za pomocą którego informuje czytelników i widzów o tym, że są nowe materiały i o innych jakichś takich rzeczach, i każda osoba, która zapisuje się do mnie na ten newsletter, wysyłam do niej taką wiadomość, w której pytam właśnie o taki palący problem, czy jest coś, w czym mogę pomóc. I wprawdzie obecnie przy, przy takiej ilości już obserwatorów i, i, i odpowiedzi na te maile nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdą z tych wiadomości, o czym mówię też zawsze, e, jawnie i wprost. Natomiast prawda jest taka, że wszystkie te maile czytam i skrętnie notuję z nich pomysły na, na odcinki. To bardzo dobrze działa. A propos tego odpisywania na maile i czasu lub braku czasu na to, e, powiedz mi, jak twój tydzień wygląda w kontekście koncertów, życia mhm. prywatnego i pracy nad Gitarway? Ile czasu poświęcasz? Tak jak mówiłem, e, chyba najtrudniejszy był ten okres przejściowy, czyli moment, w którym miałem i studia, i 80 koncertów rocznie, i żonę, i e, biznes w sieci. Znaczy biznes w sieci to było, że biznes nie, no bo wtedy to była bardzo społecznościowa akcja, bo wtedy nie miałem jeszcze kursu ani, ani nic, więc tak naprawdę to było tylko publikowanie filmów. Natomiast to był mega ciężki czas i, i myślę, że można sobie wyobrazić, że był bardzo, bardzo trudny i, i, i po prostu to jest też powód, dla którego stwierdziłem, że muszę zacząć ze swojego życia odejmować pewne rzeczy, stąd też taka zmiana w ilości granych koncertów. To też jest taka złota, złota zasada a propos muzyki, że lepiej często ująć niż dodawać po prostu kolejnych miliona dźwięków. No, ja myślę, że to jest taka, taki wręcz truizm życiowy, że ogólnie czasem mniej znaczy, znaczy, znaczy lepiej, prawda? Aha, a odcinki właściwie jakby materiały a propos gitarowej ukazują się jakoś regularnie, ty masz jakiś plan wydawniczy, czy to po prostu sobie pokazuje się, tak jak uważasz? To znaczy, na ogół staram się, żeby te odcinki pojawiały się co tydzień. Natomiast w tej chwili mam tutaj taką lekką życiowe zamieszanie, ponieważ powstaje powstaje, nowe, no, no po prostu będziemy się przeprowadzali z żonką niedługo i w związku z tym no nie jestem w tej chwili w stanie dochować, dochować tej regularności natomiast zamierzam przygotować się do tego w dobrze tak żeby, żeby w przyszłościowo jednak ta regularność była dochowana i, i odcinki pojawiały się regularnie więc odpowiadając generalnie są co tydzień natomiast teraz zrobiłem sobie małą wakację bo też chciałem odpocząć to jest troszeczkę tak, że w marcu mieliśmy premierę kursu, ćwiczenia, które działają, edycję nową, i, i to jest zawsze strasznie pracochłonny czas i bardzo takie. Nie chcę powiedzieć wyniszczające, bo to jest wspaniałe uczucie, jak ci ludzie po prostu się zapisują, jak wspólnie zaczynamy przerabiać kurs i, i, i w ogóle. Natomiast fakt jest taki, że jestem bardzo zarażony do komputera po, po tym czasie. I faktycznie tak od marca z tą regularnością jest różnie. Natomiast mam mocne postanowienie poprawy. Jak tylko zdam egzaminy na akademii, to będę się brał do roboty. Mhm. A praca nad Guitar Way? To jest trochę inny temat. Czy ProcNet gitarowy jako muzyka rozwija Ciebie? Czujesz taki wiesz, rozwój, właśnie instrumentalny, mentalny? Na pewno rozwija nauczycielsko, ponieważ e, ogólnie uważam, że do, do nauczania czegokolwiek trzeba mieć odpowiedni charakter i odpowiednie podejście. Natomiast jakby nauczanie w sieci, znaczy oczywiście zależy, jak kto do tego podchodzi, prawda? Bo można robić to w sposób właściwie wiesz, no YouTube przyjmie wszystko, tak na dobrą sprawę. Natomiast. Ja tak patrzę na to, że troszeczkę jest to taka suma moich doświadczeń w lekcjach takich, wiesz, face-to-face. Face. Na zasadzie, że masz często, na przykład, jak nie wiem, nagrywasz filmik, na przykład o akordach barowych, to masz tylko, wiesz, jedną szansę, żeby przekazać ten komunikat. Jakby uczeń na lekcji, możecie zapytać, ale o co panu chodziło, jak pan powiedział to i tamto. A w filmiku, no wiadomo, są komentarze i tak dalej, ale niewiele osób się finalnie decyduje na to. Raczej trzeba dbać o to, żeby ten komunikat od początku do końca był pełny i trzeba przewidywać co, co o co ktoś mógłby cię zapytać i tak dalej. Więc to jest na pewno bardzo rozwijające, szczególnie w kontekście na przykład jakichś zagadnień teoretycznych czy harmonicznych, gdzie gdzie tą wiedzę trzeba dozować stopniowo. Eee, to jest na pewno na pewno rozwijające, że po prostu musisz za zastanowić się, co może być niejasne w tym, co mówisz. Ja mam takie myślenie, mam posunięte do tego stopnia, że już się żona na mnie wścieka, że czasem jak jej coś tłumaczę, to tłumaczę po prostu wiesz, za, za bardzo. Robisz jej PDF-a. Ja, dokładnie. no właśnie, trochę wybiegliśmy tutaj w przód a propos mojego następnego pytania, bo rozmawiamy o tym, jak to bycie w internecie, jak to uczenie w internecie może ciebie rozwijać, ale też porozmawiamy trochę o predyspozycjach. Ja miałem taką sytuację świetnego muzyka, którego znam, z którym czasem grywam, e, poprosiłem go, powiedziałem, słuchaj, wiesz co, mógłbyś mi wyjaśnić tam na pianie, on jest akurat pianistą, mógłbyś mi wyjaśnić jakieś tam, jakąś tam progresję, bo ja się z nią męczyłem, ja nie jestem pianistą w ogóle, fortepian nie gryzie. No więc on niewiele myśląc po prostu usiadł do fortepianu, otworzył klapę, zagrał w zawrotnym tempie to, z czym ja się męczyłem oczywiście od kilku dni. Potem zagrał to jeszcze w różnych jakichś przewrotach, coś tam, coś tam, zaimprowizował. No i mówię, no, Słuchaj, to masz proste, graj. proste, masz, graj, tu w ogóle wiesz, nic nie ma do grania, nie? No. Ja tak, okej, okay, no dobrze, fajnie. No i tak naprawdę no, nic z tego nie zrozumiałem, a wiedziałem, że jak będę go dopytywał, bo wiem, że jest trochę narowany, to po prostu będzie święte oburzenie, dlaczego ja tego nie rozumiem. Tak, tak. Więc moje pytanie jest takie, jakie predyspozycje Trzeba mieć, jeżeli ktoś myśli właśnie o tym, żeby uczyć, a szczególnie uczyć w internecie gry na instrumentach. To ja bym to przede wszystkim rozgraniczył i zaczął w ogóle od uczenia, bo wydaje mi się, że żeby uczyć czegokolwiek w internecie, dobrze jest mieć pojęcie. W takiej nauce face to face. Ja nie mówię, że to jest wymagane i też nie, nie rozciągałbym tego na wszystkie dziedziny. To jest mój pogląd, jeśli chodzi o nauczanie muzyki. Dlaczego? Dlatego właśnie, że dopiero, wiesz, kiedy masz możliwość zadania komuś jakiegoś tematu czy przedstawienia, to na przykład możesz się zorientować, że jeśli dziesięciu osobom coś powiedziałem, i te dziesięć osób za każdym razem pytały mnie, ale o co mi chodziło tam? To może to nie jest problem w tym, że nie wiem, one są głupie i nie rozumieją, tylko może ja to po prostu źle tłumaczę. I to sprowadza nas do takiej chyba najważniejszej cechy według mnie, jaką jest yy, chyba em, nazwałbym to po prostu empatią. Dlatego, że, wiesz, powiem tak, ja obserwuję w naszej branży coś takiego, że mamy bardzo wielu niespełnionych muzyków, którzy nie są w stanie po prostu. Żyć z muzyki, co za zawsze było ich celem. W związku z czym wybierają nauczanie, bo to jest najbliżej tego, co chcieliby robić i robią to dlatego, że to jest jedyny sensowny pieniądz. I prawda jest taka, że jeśli to są jedyne motywacje tej osoby, bo nie mówię, że jakby wiesz, ja sam, tak jak powiedziałem wcześniej, ja sam w pewnym momencie stwierdziłem, że kurczę, nauczanie to jest sensowny dochód comiesięczny, a koncerty różnie wypadają, prawda, mamy lepszy sezon, gorszy, nauczanie jest co miesiąc od strony Biznesowej mówiąc, tak wprost, to jest całkiem spokojność. Natomiast to nigdy nie była moja jedyna motywacja. Ja zawsze lubiłem coś takiego, bo wiedziałem, ile dla mnie na przykład znaczy, jak mi się zapala jakaś lampka. Wiedziałem po prostu, jak się czułem, jak nie wiem. Pojechałem na warsztaty z Markiem Raduli i on powiedział: To jest pytatonika, masz graj solówkę. A ja myślałem, że wiesz, w ogóle improwizowanie to jest dla takich, wiesz, geniuszy zarezerwowana umiejętność. Nie sądziłem, że się można tego nauczyć mhm. i. i, i widziałem tę iskrę, wiesz, w oczach tyle razy u innych ludzi, że to się w pewnym sensie stało uzależniające. I to, co mnie, mnie tak naprawdę w tym wszystkim uzależniało, to to, że ktoś wychodzi z lekcji i mówi kurde, wow, a to tak to działa. I wiesz, i, i to jest to, co dawało mi radość i wydaje mi się, że to się brało właśnie z empatii, że ja dokładnie wiedziałem, co oni czują bo to było to samo uczucie, mm. które ja właśnie wtedy poczułem, wiesz, tam nie wiem, w dwutysięcznym którymś roku na warsztatach u, u Marka Raduli. To taki przykład, mm. bo takich oczywiście momentów miałem więcej. E, a druga rzecz, kwestia właśnie jeśli chodzi o, o stricte internet, wydaje mi się, że jest to kwestia, no abstrahując oczywiście od jakichś takich umiejętności technicznych, od chęci zmierzenia się z kamerą, bo to też nie jest dla wszystkich łatwe, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby umieć przewidywać pytania i starać się już jakby wcześniej się do nich odnieść. Wtedy ten komunikat wydaje się, wydaje się być bardziej, bardziej kompletny i, i to jest mega, mega istotne. A druga kwestia, która tak osobiście jest dla mnie istotna, to to, żeby po prostu być sobą, że jakby internet to nie jest, wiesz, akademia muzyczna. To nie wychodzi pan i nie mówi, dzisiaj rozmawiamy o skali frygijskiej. W skali frygijskiej mamy dźwięki takie i takie. Służy to do grania na akordzie takim i takim? Proszę, dziękuję. I wiesz, jakby internet jest takim, szczególnie YouTube jest takim miejscem, gdzie można pokazać trochę siebie, trochę zażartować, czasem opowiedzieć jakąś sytuację. Więc wydaje mi się, że to na pewno ludzie, ludzi ciągnie do takich, wiesz, takich osób, które sprzedają tą wiedzę, że tak powiem, wiesz, w takiej fajnej otoczce po prostu entertainmentowej, wiesz, na zasadzie fajnie się ogląda, a przy okazji się uczę. No tak, tak. bo to też jest no, trochę na zasadzie takiej, że ty jesteś kumplem w pewnym sensie dla tych osób, które, które do ciebie no. przychodzą, zwracasz się do nich po imieniu, w sensie na ty, e, nie, nie tworzysz takiej bariery właśnie, taki nauczyciel uczeń, tak, która powoduje, że mhm. ojej, to ja teraz będę się właśnie uczył skali frygijskiej, więc jest napinka, garnitur i tak dalej. Nie, nie, właśnie to nigdy nie chciałem tak robić i wydaje mi się, że to mega dobrze zadziałało, dlatego że po pierwsze poznałem bardzo wiele osób, w tej chwili mam też, wiesz, mój serdeczny, mam serdecznego przyjaciela, który tak naprawdę napisał do mnie, bo był, bo dostał ode mnie maila po prostu na newsletterze i tak zaczęliśmy rozmawiać i po prostu w tej chwili się przyjaźnimy, wiesz, znamy się rodzinami, rozmawiamy często i to jest mega, a nie byłoby tak, gdybym ja bym po prostu, wiesz, taki strasznie formalny w tym wszystkim. Na, w zeszłym roku na każdym koncercie, który zagrałem, był ktoś, kto czyta Gitterwaya. I to jest mega mega fajne i wydaje mi się, że gdybym ja tworzył, wiesz, jakąś ścianę taką, proszę do mnie nie podchodzić, mm. bo ja tutaj jestem panem YouTuberem, gdzie tak naprawdę, wiesz, no, przy skali tych naszych polskich nawet już YouTuberów, to mm. mój kanał to jest, wiesz, jak płotka. To, to by po prostu nie działało i też było niezgodzie ze mną. Więc... To też warto dodać. Nie? No właśnie, to poruszyłeś dość istotny temat, bo jesteś obecny w, w internecie w sposób profesjonalny, ale też jednocześnie taki kumpelski e, i mówisz właśnie o tym, że ludzie do ciebie podchodzą. W jaki sposób ta obecność, ta Twoja obecność w internecie wpłynęła na Twoje życie zawodowe jako muzyka, instrumentalisty? Czy ty masz po mhm. prostu więcej grań przez to? Wiesz, co wydaje mi się, że bezpośrednio nie, bo. Znaczy, to się bardzo mocno zmienia, to co teraz powiem, ale kiedy zaczynałem robić e, gitarę TV, szczególnie, e, miałem bardzo wiele takich końśliwych uwag ze strony kolegów po fachu. E, szczególnie, jak za, zacząłem publikować materiały skierowane głównie do osób początkujących, e, gdzie, jakby, moje myślenie było takie. Ja chciałem generalnie początkowo robić kanał o takich rzeczach, którymi sam się zajmuję i tak dalej, ale bardzo szybko zorientowałem się, że w Polsce jest stosunkowo niewiele osób, które takie tematy interesują, bo są to tematy już powiedzmy takie średnio zaawansowane, czasem wręcz zaawansowane. I stwierdziłem, że skoro kurczę jest tyle osób początkujących, które szuka, wiesz, właśnie wiedzy jak złapać ten sławetny czy raczej niesławny ewdur, jak wiesz, zagrać bicie i tak dalej, to dlaczego nie nagrać tego dla nich, skoro uczę tego po prostu, wiesz, dzieciaki od, nie wiem, 10 lat czy iluś. I jak zagrałem. No, I w momencie, w którym nagrałem taki filmik po raz pierwszy, to tutaj koledzy mówili: No proszę, proszę, uczysz grania przy ognisku. Brawo, brawo, wiesz. I była taka szydera, mówiąc wprost. Mm -hmm. Dzisiaj myślę, że ludzie patrzą na to zupełnie inaczej, bo ten YouTube też międzynarodowy, muzyczny wystrzelił. Mamy przecież, wiesz, kupę ludzi, mamy też kanały gitarowe stricte, które mają milion subów mm -hmm. I, i zupełnie inaczej się na to patrzy, ale wciąż chyba nie ma czegoś, ta, nie ma takiego docenienia, że... Wiesz, jeśli ja wysyłam w newsletterze informację, że na przykład gram tutaj koncerty e, z tą i z tą osobą, zapraszam, jeśli chcecie, wpadnijcie. I fakt jest taki, że, że na takie zaproszenie zawsze ktoś odpowiada. Wciąż jeszcze, nie wiem, zespół nie, nie postrzega tego jako, wiesz, wartość dodaną. Tak mi się wydaje. A tak naprawdę, jeśli spojrzeć na to, co robię w sposób taki skalowalny, to na, na przykład, gdyby mój kanał, na przykład urósł dziesięciokrotnie i zakładamy, że w sposób, wiesz laboratoryjny dziesięciokrotnie urosłaby ilość osób, które przychodzą na te koncerty, to wiesz, to z perspektywy zespołu, który gra na przykład za bilety czy za bramkę, to jest już jakaś też korzyść odczuwalna, nie? Tak, tak. No właśnie niewiele osób, mam wrażenie, tych zespołowych może pomyśleć w ten sposób, bo to jest już takie myślenie bardziej w przód, takie szersze. Tak, tak. E, tu poruszyłeś dość istotny temat, a propos właśnie jakiejś krytyki, a propos jakiegoś, jakiejś... Hmm... Jakiegoś podważania właśnie kompetencji. Powiedz mi, jak to jest? Bo no, jak gdybym był osobą, która chciałaby uczyć kogoś w internecie, musiałbym się pokazać. No to na pewno zadałbym sobie pytanie, jak mam sobie radzić z krytyką hmm. i z tym, że ktoś podważa moje kompetencje jako nauczyciela? To jest bardzo dobre pytanie, bo YouTube w pewnym sensie nie ma litości, e, jeśli chodzi o, o krytykę. Bo bardzo łatwo jest, wiesz, założyć anonimowe konto i napisać komuś kilka przykrych słów. Ja i tak muszę powiedzieć, że mam bardzo dobrą sytuację, bo mam kolegę po fachu Bartka Zelka, który, który ma ksywę Bazok i też pod taką nazwą prowadzi swój kanał gitarowy, bardzo fajny zresztą, na polskim YouTube, który, wiesz, doczekał się takiego, wiesz, naprawdę hejtera, który komentował mu z 20 czy 30 kont Wiesz, robił negatywną robotę. Więc mm. mnie, mnie to nie spotkało, ale wiesz, widzę kolegów, którzy tak naprawdę nikomu nic złego nie zrobili, a, a dostają takie, takie bitki. Ja bardziej na przykład spotykam się z krytyką taką stricte e... No, mówiąc wprost, wyglądową, tak? Jakby mm -hmm. powiedzmy, że moje nazwisko niekoniecznie idzie w parze z moim, wiesz, z moim aspektem wizualnym. Natomiast... Zdaje się, że ja też miałem pewien dysonans na początku. Natomiast... Ale ty to bardzo sympatycznie rozbijasz i w ogóle wiesz. Ja nie mam ten... problemu. Ja też zawsze powiadam taką, taką sytuację, że po jednym z koncertów tam z, z Kamilem podpisywaliśmy płyty i podpisuję się jakimś fankom na płycie chudy. A tak jedna do drugiej mówi chudy? To jakaś ksywa? <grywa> <grywa> Także ja mam, ja mam luz, natomiast wiesz, jakby fakt faktem jest, wyglądam jak wyglądam, jest to moja wina, powinienem coś z tym zrobić, fakt, próbuję. Natomiast e, chodzi o to, że czasem wiesz, sposób w jaki przekazywany jest komunikat w internecie nie jest najdelikatniejszy, mówiąc wprost. Mm -hmm. Więc ja na przykład... Kiedy zakładałem kanał na YouTube, wiedziałem, że będę musiał się z tym zmierzyć i wiedziałem, że się strasznie z tego, boję, tego boję, ale dla mnie to była motywacja do tego, żeby ten kanał faktycznie założyć. Bo stwierdziłem, że jeśli będę to kolejne lata odkładał, bo tak jak powiedziałem, od 2012 roku, kiedy zacząłem realnie o tym myśleć i coś robić w tym kierunku, do 2015 to są trzy lata. Tyle mi zajęło myślenie o tym, co będzie, jak mnie ktoś skrytykuje. No i cóż, no, są takie osoby, ale to jest jedna osoba na tysiąc, jedna na pięćset. Chociaż ostatnio mieliśmy taką polemikę na grupie, że jedna osoba zapytała o jakiś taki teoretyczny aspekt i ja jej odpisałem, że no niestety moim zdaniem jakby źle to postrzegasz, bla, 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 bla. No ale ta osoba się kuci, kuci, kuci. W końcu do dyskusji się włączyło kilku moich kolegów, nieproszonych, to tak po prostu naturalnie wyszło. Tłumaczył mu że, to nie tak, to tak. To tutaj kolega ma rację, tu coś tam, coś tam, a on cały czas się broni i na mm -hmm. koniec, na koniec kwitował. Ja nie będę z wami dyskutował, bo ja skończyłem pierwszy stopień na akordeonie i wiem lepiej. <laughs> <laughs> więc więc y widzisz, jest polemika i polemika, tak? Bard mm -hmm. Zabolałoby mnie, gdyby, nie wiem, przyszedł do mnie. Jakiś po prostu uznany muzyk i powiedział, stary, że byś to źle. Zabolałoby mnie, ale bym wyciągnął wnioski i to poprawił. Ale kiedyś, dziś, kiedy po prostu pojawia się ktoś, wiesz, kto, kto pisze, wiesz, czulowe łapka w dół, e, no okej, okay. twoja sprawa. No. Mhm. Ja właśnie tu jeszcze przed naszą rozmową miałem okazję wysłuchać jednego odcinka. Y Pataflina, podcastu Pataflina, Smart mhm. Passive Income, który Ty też pewnie kojarzysz. Oczywiście. I on właśnie mówił o tym, właśnie mówił a propos krytyki, a propos bycia influencerem, no bo można powiedzieć, że Ty influencerem jesteś. I a propos tego, że to jest. Porównał tak tą sytuację do takiego kubła z krabami, no to taki amerykański przykład. Więc chodzi o to, że jeżeli jakiś krab zaczyna wychodzić, to inne kraby zaczynają go łapać i ściągać w dół, ponieważ no nie chcą, żeby mhm. on z, z tego kuba wyszedł i to jest trochę na tej zasadzie. Jeżeli ty się gdzieś pokazujesz, wybijasz się trochę bardziej, no, no, nie w sensie nawet, że, że w jakiś sposób demonstrujesz to, że, że jesteś nie wiem, świetnym gitarzystą, ale po prostu jakby próbujesz wyjść poza ten szereg, to zawsze znajdzie się właśnie taki mhm. krab, który będzie chciał cię ściągnąć do tego kubła z powrotem. I to jest trochę na tej zasadzie. To jest, wiesz, ja strasznie staram się uciekać od takiej mentalności narzekacza, którą niestety mam, bo, bo mam tendencję do narzekania, jak, jak wiele innych osób. Ale prawda jest taka, że przez to, że mam, miałem też okazję współpracować yy, z różnymi nacjami, miałem okazję grać koncerty w pięciu krajach i też poznać wiele osób. Łącznie z tym, że na przykład niektóre z tych koncertów to były projekty, które się działy, na przykład na Cyprze miałem taki, gdzie, gdzie byłem jedynym Polakiem. Naprawdę mentalność często jest tak, nie powiem, że to jest ogólnik, nie chcę generalizować, ale często jest tak, że nasza polska mentalność to jest mentalność narzekacza. Czyli takiego, wiesz, na zasadzie e, psa ogrodnika, nie? Jak to mówimy, na zasadzie sam nie zrobię, ale skrytykuję. Ja nie mówię, że to jest tak, że, bo też jestem daleki od tego, że trzeba idealizować, nie wiem kogoś za to, że robi cokolwiek, bo to też nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma pomysł na siebie, spójnie działa, to nawet jeśli nam się to nie podoba, czy, czy może powiem za siebie, jeśli mnie się to nie podoba, to powiem, kurde, ok, nie kupuję tego, to nie jest w moim klimacie, ale zarąbiście to robisz w ogóle fajnie, nie? Jeśli się w tym spełniasz, to super. Więc ja jestem typem osoby, która mówiąc już tak po YouTubeowemu nie dam nikomu łapki w dół, tylko jestem typem osoby, która wyłączy film. Chyba, że ktoś mm. by szarzył straszne jakieś, nie wiem, herezje i, i mówił, wiesz, szkodził innym, nie? To tak a propos, oglądam teraz, bardzo mocno obserwuję taką jest na YouTubie duża debata weganie kontra antyweganie i mm. bardzo się dużo z tego uczę, bo, bo bardzo merytoryczne głosy z obu stron padają. Podałeś jeszcze taki przykład a propos psa ogrodnika, i uważam, że to jest też mm, dobre, żeby porozmawiać o tym. Jest wielu ludzi, którzy myślą o uczeniu, albo nawet uczą, ale jednocześnie pojawia się w nich taka obawa przed wychowywaniem sobie konkurencji. Czy co ty byś poradził takim osobom, albo czy ty, czy ty nie masz z tym problemu, że wiesz, no to jednak wychowujesz ludzi, albo uczysz ich i lada moment może być tak, że nie będzie miejsca dla ciebie w zespole, no bo przyjdzie ktoś, kto będzie młodszy, ładniejszy i będzie szybciej grał szesnastki. <laughs> Ojej, no dobre pytanie, dobre dlatego, że nigdy, przed nigdy w życiu w taki sposób nie pomyślałem, do czasu, aż zacząłem prowadzić kanał na YouTube i zaczęły się pojawiać takie komentarze, w ogóle, że ja sobie wychowuję konkurencję, że coś tam, coś tam. Naprawdę, jeśli spojrzymy na to, jak muzyka była uczona przez lata, jak wszystko, jak wszystkiego uczyliśmy się na przestrzeni lat, to zawsze wszystkie takie rzemieślnicze, że tak powiem, sytuacje były, wiesz, realizowane w modelu uczeń mistrz. I ja nie chcę powiedzieć, że prawda, także osoby, które do mnie przychodzą, to jestem ich mistrzem. Absolutnie nie. Ja zawsze mówię, jak ktoś mnie próbuje, wiesz, w jakiś taki sposób gloryfikować, ja mówię, nie, ja jestem co najwyżej, wiesz, kolegą po fachu starszym, czasem młodszym, bo, bo też miałem uczniów w wieku, tak jak mówię, 60 lat, e, może bardziej doświadczonym w tej konkretnej dziedzinie, ale absolutnie nie jestem guru. Natomiast... Zobacz, to jest trochę tak, jak nie wiem, jakby kiedyś jakieś plemiona, po prostu była grupa ludzi, którzy grają na Bębnach i nie, nie będziemy młodych uczyli, bo, bo to będzie konkurencja. Rozwój się bierze z tego, tak naprawdę ja się zastanawiam, czy jak ja kogoś uczę, to bardziej uczę ich czy bardziej siebie, bo, bo czasem spojrzenie na jakiś temat po raz setny mówienie na przykład o nim w ten sam sposób powoduje, że nagle zauważam, wiesz, ten brakujący promil po prostu wiedzy, który nigdy mi nie zaskoczył w głowie i nagle mi zaskakuje i nagle wiesz widzę więcej Więc absolutnie tak nie patrzę raczej raczej myślę, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, nie? Tak jak na początku rodzimy się, jesteśmy wychowywani przez rodziców, szkołę i tak dalej, aż w pewnym momencie to my jesteśmy rodzicami i my prowadzimy po prostu kolejne osoby przez tę drogę, a w końcu jesteśmy dziadkami i na ogół jest tak, że czy tam powiedzmy zakłada się, że później dziadkowie pomagają wiesz i z dzieciakami i pomagają rodzicom wychowywać i tak dalej, więc to jest taki wszechobecny model, mi się wydaje. Oczywiście zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale też jest to w ogóle przyjemne po prostu. Jeżeli widzisz właśnie tą iskierkę wokół kogoś, kto się uczy, jeżeli widzisz, że on zagra te cztery akordy, na którymi pracował ciężko i jest mega zajerany tą sytuacją. I w ogóle widzisz, że to wiesz, tak jakby wyszedł na Wembley z Queenem i zagrał koncert, po prostu to są takie emocje. No i to jest super, że ty jesteś częścią tego. Bardzo, bardzo, bardzo się z tym zgadzam. Powiem tak, że ja osobiście nie wyobrażam sobie zawodowego muzyka, który by się nie otarł, chociaż w minimalnym stopniu, o takie kwestie, wiesz, dzielenia się swoją wiedzą. To, to jest, wydaje mi się, tak naturalna rzecz, że, bo wiesz, muzyka to jest taki, taka trochę trudna dziedzina zawodowa, ponieważ... Taki próg, w którym można, wiesz, realnie na tym zarabiać, realnie funkcjonować na rynku, jest stosunkowo wysoki. Może raczej, jeśli porównamy to po prostu do informatyka, kogoś, kto chce, na przykład, zacząć robić strony internetowe i po prostu z tego żyć, to, to wiesz, jakby muzyk musi włożyć stosunkowo dużo większą, muzyk musi włożyć dużo większą po prostu ilość pracy i czasu w to. Czyli jakby. Ciężko, żeby ktoś był zawodowym muzykiem, nie z pasji. Ta pasja może zniknąć z czasem, bo, bo czasem jest tak, że jak chcemy być zawodowy, zawodowymi muzykami i zarabiać tylko i wyłącznie z grania, to często jest tak, że musimy się godzić na pewne kompromisy i nie zawsze na przykład grać rzeczy, które nas nie wiem, inspirują, są fajne widzę na przykład tych kontraktów, o których mówiłeś, prawda? Czasem ktoś jedzie na kontrakt i, nie wiem, trafia na statek nie ten, który jeździ dookoła świata i ma co tydzień inny program, tylko ten, który jeździ w lewo, w prawo i ma co tydzień inny program. <laughs> nie, no, ale wiesz, bo z tego, co koledzy mi opowiadali, to są dwa rodzaje statków, tak? Te, co, te, co długo mają tę samo, tych samych pasażerów i te, tak. co co chwilę zmieniają pasażerów. Tak, nazywane tramwajami. tak. Branżowo. Tak. <laughs> Natomiast jak już jesteśmy przy tych kwestii stricte zarobkowania, no to jakby dla mnie to jest naturalna kolej, życia, kolej rzeczy dla zawodowego muzyka, uczenie, dlatego, że jest to też opcja na, na zarobkowanie i to w taki bardzo fajny sposób, bo przez takie, wiesz, bezpośrednie pomaganie komuś, więc e, wydaje mi się, że jeśli wszystkie elementy, układanki są na miejscu, to to jest naprawdę fajna rzecz, która uzupełnia karierę muzyczną. Czyli reasumując, nie ma co się bać tego, że przekazujemy wiedzę i wychowujemy konkurencję, bo tak naprawdę im więcej osób dobrze grających, tym większa świadomość też muzyczna w społeczeństwie, mówiąc już tak bardzo tak. szeroko i dzięki temu tak naprawdę jest więcej pracy dla muzyków, bo więcej ludzi jakby docenia w ogóle wartość tego, że ktoś dobrze gra albo mhm. gorzej gra i może, może wybrać na przykład fajnie grający zespół, albo jest miejsce właśnie dla muzyków, którzy fajnie grają, żeby mieli gdzie grać, żeby mieli dla kogo występować, bo ludzie wiedzą, czego warto słuchać. Poza tym też jeszcze możemy wrócić do tego, że powiedziałeś wcześniej bardzo fajnie, że jest taka naturalna kolej rzeczy. Jakby jak byłem, nie wiem, miałem te 18-19 lat, to my jechaliśmy, wiesz, używanym Lublinem, który miał butlę gazową wielkości Paki i miał. Cztery miejsca siedzące, a nas było pięć i zawsze ten, który ostatni do busa wszedł, to musiał siedzieć, wiesz, na pacę na tej butli. <laughs> to wiesz, ale my jechaliśmy tak, wiesz, 5 godzin na koncert, żeby zagrać, wiesz, koncert gdzieś tam, nie wiem, na Mazurach czy coś i, i wrócić i zarobić na tym, wiesz, 15 zł, które zostały i tak wydane na, na jedzenie. Tak dzisiaj sobie tego nie wyobrażam i ale wciąż na przykład, wiesz, widzę, że są młodzi ludzie, którzy mają taką iskrę i, i robią coś takiego i. Teraz tak sobie myślę, że może to nie jest tak do końca, że ja zdziedziałem, tylko to jest po prostu kolej rzeczy i, i faktycznie jest tak, że ja naprawdę w tej chwili, tak jak całe życie miałem ciśnienie, żeby, żeby grać koncerty, co widać po tym, ile, po ilości, jaką, je, jaką ich zagrałem, tak teraz po prostu mam luz. Bardziej mnie kręci właśnie, wiesz, tworzenie kontentu w internecie, interakcja z ludźmi, wiesz, kurs ee, i, i bycie przy okazji, wiesz, pod ręką dla moich dziewczyn. Zbliżamy się już bardzo powoli do końca. Przygotowałem sobie taką, y, kilka takich pytań, które uważam mogłaby zadać się osoba, która myśli o tym, żeby uczyć w internecie. Chciałbym, żebyśmy się jakoś wspólnie z nimi zmierzyli. Jasne. Czy uczenie gry lub śpiewu jest czymś, co może wykonywać każdy muzyk? Czy, czy ja mogę uczyć? Czy ja już kiedy ja się mam przekonać o tym, że to jest ten moment? Ja myślę, że to jest bardzo szeroki temat i tak naprawdę trzeba by go podzielić na kwestię tego, czy masz na myśli uczenie na zasadzie wiesz biznesu, czyli odpłatne w formie jakichś płatnych materiałów, czy uczenie po prostu. Bo jeśli chodzi o YouTube, myślę, że można zacząć kiedykolwiek i trzeba zacząć kiedykolwiek, bo YouTube jest taką świetną platformą, żeby zacząć YouTube czy blog. Wydaje mi się, że w przypadku naszych, naszych gdzieś tam dziedzin, gdzie jednak ten obraz bardzo pomaga wytłumaczyć pewne rzeczy, to raczej YouTube. To może robić praktycznie każdy, i, i w dzisiejszych czasach taka osoba, wiesz, tak na dobrą sprawę, nie musi mieć nawet jakiegoś specjalnie super sprzętu. Większość mhm. z nas muzyków ma jakiś, wiesz, prosty interfejs. Często mamy, wiesz, telefon w miarę, w miarę konk z konkretnym aparatem. Wystarczy, tak naprawdę, dokupić, nie wiem, dwie lampy za 50 zł i można, wiesz, można działać. No, oświetlenie to jest klucz, jeśli chodzi o wideo, ale mhm. odpowiadając na pytanie. Bo pewnie pewnie ci nie chodzi tylko i wyłącznie o te kwestie technologiczne, to bardziej ci pewnie chodzi o te kwestie takie, wiesz, mentalno… No na razie porozmawiamy o tym, jak, jak stwierdzić, jak ja mam stwierdzić, że ja już mogę kogoś czegoś nauczyć. No już coś tam gram, powiedzmy, mm -hmm. nie mam jakiegoś bogatego doświadczenia scenicznego, nie zagrałem miliona koncertów, no ale grałem sobie utwory z nagraniami i tak dalej. Czy to jest ten moment, że już mogę tą wiedzę jakoś przekazywać? Wiesz co, ja jestem zdania, że taką wiedzę możemy przekazywać od, od, naj, od... nawet powinniśmy, od samego początku. Ja to też zawsze mówiłem swoim uczniom. I wiesz, jeśli, nie wiem, nauczyłeś się grać Amol, Gedur, Cedur, biciem i to ci działa, to wiesz, weź te pierwsze nasze kartki i pokaż je, wiesz, młodszemu bratu albo kuzynce. Na zasadzie, wiesz, żebyś. Ty jej przekazał lub przekazała tę wiedzę. Więc ja jestem zdania, że powinniśmy się dzielić wiedzą jak najszybciej, ale musimy też brać pod uwagę coś innego, a mianowicie to, że internet nie zapomina. To znaczy, że musimy być świadomi tego, że jeśli jakiemuś ja Jasiowi powiemy, że to jest Amol, a to jest tak naprawdę Giedur, to to się nic, w pewnym sensie nic się nie stanie, tak? No bo okej, okay, następnej sobie powiemy dobrze, Jasia sprostujemy i tak dalej. Natomiast film w internecie... Raczej dobrze, żeby był już, wiesz, merytoryczny, bo, bo, raczej znajdzie się ktoś, kto nam ten błąd wytknie, a my wówczas będziemy mieli, wiesz, dwie opcje. Albo zdjąć film i nagrywać go od nowa, co jest olbrzymim, e, czasochłonnym zajęciem i też psuje to, co już udało się nam osiągnąć. Albo, no wiesz, trzymać się uparcie swego, bo takie osoby też można znaleźć na YouTube, no ale niestety takie kanały raczej popularności wielkiej, e, wielkiej nie zdobywają. Czyli tak naprawdę niewielkim kosztem, Słuchajcie, nie potrzebujemy, nie wiadomo jakiego sprzętu. No wystarczy to, co mamy, nawet od biedy wystarczy telefon komórkowy do tego, żeby zacząć coś nagrywać, już możemy coś tam zamieścić. I teraz co to może być? Wiesz, to mi jest ciężko podsunąć takie, takie pomysły, bo ja sam się codziennie zastanawiam, na jaki temat mógłbym wiesz nagrać rzeczy. Wydaje mi się, że na początek jest dobrze mówić o rzeczach, które są dla nas komfortowe, bo to jest strasznie trudny temat, który zadajesz. Mm. Może nie tyle trudny, co bardzo szeroki, bo są różne osobowości. Są ludzie, którzy są bardziej ekstrawertyczni, a inni są mniej, są bardziej introwertyczni. Są ludzie, dla których, których kamera oni śmiela, a są tacy, wiesz, których kamera wyzwala po prostu, wiesz. Jakieś ciekawe, interesujące cechy. Więc generalnie ja bym się zastanowił przede wszystkim na miejscu takiej osoby, po co ja chcę to robić i co, co chcę tym osiągnąć, bo, bo jeśli, jeśli nie wiem, ideą jest po prostu podzielenie się wiedzą, którą mam, to jak najbardziej nie ma problemów, żeby żeby po prostu robić to od razu, na dowolny temat. Ale jeśli ideą jest na przykład, no nie wiem, zbudowanie tak, tak jak. Dla mnie w tej chwili celem jest to, żeby z gitaru móc utrzymywać siebie i swoją rodzinę, żeby móc traktować to jako full-time job, powiedzielibyśmy, jako pracę na pełen etat, mhm. no to wiadomo, że muszę myśleć w innych kategoriach, takich bardziej bardziej biznesowych itd., tak przy czym jednocześnie chcę zachować tę szczerość i przekaz, do którego przyzwyczaję swoich widzów. Więc kurczę, wydaje mi się, że to ile ludzi, tyle, mhm. tyle tak naprawdę odpowiedzi. Myślę, że ze mną, że się ze mną zgodzisz, tak ja o tym myślałem, że fajnym sposobem na to, żeby zacząć uczyć innych grać w internecie, tak w ogóle spróbować, jest nagrywanie coverów. Jeżeli na przykład jestem basistą, nagrywanie bas coveru jest to pewna forma tak naprawdę nauki, ponieważ pokazujesz w jakiś sposób, jak wykonać ten dany utwór, jak tego często zinterpretowałeś, bo czasem ludzie nie grają jeden do jednego, czasem jakby trochę dokładają od siebie. Trochę też się pokazujesz przed kamerą, nie masz tego właśnie obowiązku, że musisz coś powiedzieć. Możesz, ale nie musisz. I tak naprawdę możesz w jakiś sposób zbadać też to, w jaki sposób ludzie ciebie odbierają, jak się czujesz przed kamerą i mieć też już jakąś komunikację. No bo są komentarze i tak dalej, ktoś może do ciebie wysłać wiadomość, co ty o tym myślisz. No, muszę powiedzieć, że nie do końca bym się z Tobą zgodził, bo YouTube jako takie, wiesz, medium, które możemy określać jako tak zwane nowe, nowe media, czyli coś, co powiedzmy zastępuje nam powoli telewizję i tak dalej, jest bardzo szeroki w tematyce. I ja bym osobiście się bardziej zastanawiał, kiedy trafiając na taki kanał, gdzie ktoś gra na przykład świetnie covery, to niekoniecznie jest kanał, na który bym wszedł po naukę. To jest kanał, na który bym wszedł, wiesz, na zasadzie, żeby zobaczyć, jak ktoś gra, Wiesz, to, to nie zawsze, to jest troszeczkę tak, że nie zawsze dobry muzyk jest dobrym nauczycielem. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chce budować swój wizerunek jako muzyka grającego świetne, wiesz, i ciekawe covery, to może to robić, ale to jest taki model, powiedzmy, ala, nie wiem, Dirty Loops na przykład, tak, w tę stronę, bo ja bym tak odbierał taką osobę. Jeśli ktoś chce, żeby przyciągać do siebie, jeśli ktoś chce przyciągać do siebie e, bardziej osoby, które chcą się uczyć, to raczej bym, wiesz... Może omówił, dlaczego zagrałem to tak, a nie inaczej, albo udostępnił kwity do tego, albo wiesz, zrobił cokolwiek edukacyjnego, innego niż po prostu zagranie tego poprawnie, nie? A czy potrzebujemy mieć jakieś specjalne wykształcenie, żeby być wiarygodnym? To jest dobre pytanie. No, Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że w naszym kraju wciąż jest taki kult, kult jednak papierka, który tak na dobrą sprawę niewiele znaczy. Natomiast są, może inaczej, wciąż jakby poza tą jedną sytuacją z kolegą akordeonistą po pierwszym stopniu, to nigdy nie miałem, wiesz, jakby sytuacji, a co ty tam wiesz? Wiesz, że, nie wiem, że uczysz. Dlaczego dajesz sobie prawo uczyć? Musiałeś komuś wysyłać skan swojego dyplomu? E, nie, nie, nie musiałem, nie musiałem. Chociaż, nie, znaczy, nie, nie, nie musiałem. Aczkolwiek e, ja też patrzę na to tak wiesz, no może bez jakiejś takiej... Ja generalnie mam dosyć spory dorobek yy, i ten dorobek generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że raczej pozytywnie nastraja co do moich kompetencji. Yy, I nie wiem, jak to by było w sytuacji, wiesz, której na przykład ktoś... Ja nie chcę źle zabrzmieć, tak? Nie chcę brzmieć jako tutaj jakoś po prostu strasznie, strasznie źle, wiadomo, w Polsce nie wypada się chwalić, natomiast wydaje mi się, że jeśli na przykład osoba nie miałaby żadnego dorobku, która by się za to brała, taki, taki papier, wiesz, z Akademii Muzycznej czy skądś może być jakąś taką, wiesz, fajną cegiełką do budowania jej wizerunku w sieci takiej. Bo jednak bądź co bądź wiesz, dobry nauczyciel to osoba, która ma jakiś taki autorytet na, na, w, dla ucznia, tak? Ciężko jest nam uczyć kogoś, kto na przykład wiesz, nie, nie szanuje cię w takim w sensie nie takim złym, tylko że Dobrze jest, kiedy wiesz, kiedy uczeń na przykład chce grać jak nauczyciel, a nie zawsze tak jest w tym naszym świecie, nie? I, I takie, wiesz, budowanie sobie samemu wizerunku eksperta w internecie, wydaje mi się, że jest istotnym elementem tego, bo jednak, żeby dobrze uczyć, żeby dobrze trafić do ludzi, to ci ludzie muszą chcieć się od ciebie uczyć, i wydaje mi się, że są sytuacje, w których taki papier może, może komuś pomóc, nie? Ale nie musi. Dobrze, Szymonie. Zbliżamy się powoli do końca naszej rozmowy. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie, które zawsze zadaję moim gościom na koniec, więc zadam je również Tobie. Powiedz mi, czym dla ciebie jest muzyka? O, też trudne pytanie. Dla mnie muzyka Wiem. zawsze była taką, taką terapią, ucieczką, ponieważ e, ja, co teraz ludziom się na ogół wydaje trudnym do zaakceptowania, ja Czuję się introwertykiem. Troszeczkę się rozwinąłem przez, przez te wiele lat i, i też internet, działalność w internecie mi bardzo pomogła, natomiast ja przez wiele lat byłem bardzo, miałem swój świat po prostu, swoje kredki, jak to mówili moi koledzy, i tymi kredkami było właśnie granie, czyli cokolwiek by się w moim życiu nie działo, ja uciekałem po prostu w granie, to była gdzieś tam moja ostoja i, i tak było przez wiele, wiele lat. Później ta gitara stała się. Siłą rzeczy, bo po prostu poświęcałem na to cały, cały wolny czas. Stała się też profesją, zawodem. No, a dzisiaj jestem w sytuacji, w której, w której muzyka. Wciąż jest bardzo istotną częścią mojego życia, ale jest mi bardzo w porządku z tym, że nie jest już na przykład głównym źródłem mojego utrzymania, czyli moment, w którym przestałem się utrzymywać stricte z koncertów, był momentem, w którym na nowo zacząłem jakby rozbudzać swoją pasję też. Także wydaje mi się, że czym jest dla mnie muzyka? W tej chwili to jest wspaniała pasja, hobby i sposób, w jaki spędzam cały wolny czas. I, i cóż, chyba tyle. To bardzo fajnie nawiązałeś właśnie do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli mm, tego, tych etapów, o czym ja też wspomniałem, że to są właśnie te etapy i ty jesteś teraz na tym fajnym etapie, że, że ta muzyka ma więcej luzu. Ja uważam, że to jest dobre podejście i że w ten sposób... To jest tylko zysk tak naprawdę dla wszystkich, i dla Ciebie jako muzyka, i dla muzyki samej w sobie, i dla Twojej publiczności, która będzie miała okazję Cię słucha słuchać, ale też dla osób, które uczysz, bo dzięki temu możesz się na przykład bardziej skupić na tym, żeby komuś poświęcić uwagę, i no i właśnie i mieć tą przyjemność, o której rozmawialiśmy wcześniej, mm. z tego, że ktoś zagrał te cztery akordy, jest mega, mega zajarany. Gdyby ktoś chciał się znaleźć w internecie, skontaktować się z Tobą, najłatwiej, który do Ciebie trafić. No moją taką podstawową ostoją jest blog www.gitarrway.pl Kolejnym miejscem, w którym przez to się pojawiam jest mój kanał na YouTube youtubecom Oczywiście mam też stronę na Facebooku, jest też moja strona www.szymonhudy.com Jeśli ktoś byłby bardziej zainteresowany mną jako muzykiem, aniżeli nauczycielem, to zapraszam również tam. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze się spotkać nie tylko w sieci, ale też coś pograć razem. A tymczasem, trzymaj się. Dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Mam nadzieję, że wspólnie z Szymonem udało nam się odpowiedzieć przynajmniej na część pytań, które mogły się pojawić w Twojej głowie, jeśli zastanawiasz się nad tym, by uczyć innych gry na instrumencie w internecie. Osobiście bardzo zgadzam się z tym, o czym powiedział Szymon, że warto przynajmniej raz, będąc muzykiem, spróbować, jak to jest z drugiej strony czyli jak to jest być nauczycielem. Po takiej jednej lekcji, już nawet po jednej lekcji, możemy się bardzo dużo dowiedzieć o sobie, rzeczy, których nie spodziewaliśmy się dowiedzieć. Jeśli masz jakieś pytania i sugestie do tego odcinka, to proszę zostaw je w komentarzu pod adresem muzykalności.pl ukośnik 04 lub na Facebooku facebook.com ukośnik muzykalności. Jeśli uważasz, że treść mojego podcastu jest ciekawa i może zainteresować kogoś z Twoich znajomych, to bardzo Cię proszę, wyślij linka takiej osobie lub udostępnij w portalu społecznościowym link do tego odcinka, tak żeby Twoi znajomi Mogli go posłuchać. Będę też bardzo wdzięczny za to, że skomentujesz podcast muzykalności w iTunes, bo dzięki temu kolejne osoby dowiadują się o istnieniu tego podcastu. I to by było tyle na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu muzykalności.